bo nie da się go tutaj podjąć. Przeręba się tak robi. Jest lód ponad 10 cm. Samochodem można wjechać. Tam przy brzegu nie ma 2 cm w ogóle, nie ma lodu. Potem jest taki, że się załamuje przez jakieś pół metra. A tutaj ma chyba ponad 10 cm. Zawsze tak. Na Osmuchowie to chodziliśmy przez drzewo i 2-3 metry od brzegu nie było lodu w ogóle. No tam dalej też nie był gruby. Tak było spokojnie stać, bo miał najwyżej 4 cm. 3 do 4 jest to odwilż. Ale lód jest zawsze mocniejszy niż się wydaje. Wydaje się, że on się załamie, a on jest 10 razy mocniejszy. Wtedy lód jest słaby, no tam gdzie są oparzeliska, nie? Jak jest bardzo płytki akwen i blisko dno, to tam grzeje od niego, także są miejsca, gdzie po prostu pęka. Ale zawsze jak się zdąży, się uciec. Bo zawsze na powoli pękać. Nie, nikt nie włazi na lód, który ma centymetr. Tylko powiedzmy ma te 2-3 centymetry przy brzegu. Nawet mniej, centymetr przy brzegu. Tam dalej ma 5-6. Trzeba uważać, omijać miejsca, jakieś śnieg szczególnie. Albo jakiś mokry śnieg, nie? To po prostu można w coś wlecieć. Ale nie, że się załamie, tylko w jakąś dziurę przez kogoś zrobiono. A takie wypadki, zatonięcia, to są, bywają tylko na stawach miejskich. Najczęściej. Nigdy na jeziorach. Na rzekach się zdarzają. O, woda płynie, jest zamarznięta zatoka, ktoś trochę za daleko pójdzie i jeb. To go prąd porwie i już koniec. Tak woda ma 2 stopnie na przykład, bo w rzece ma 1 do 2 stopni. W jeziorze ma 4. Cholerny deszcz. Pierz go na dół. Czapka mi wiele dała. A pod parasolem się ryb nie dał. Jezus, jaki tu jest gruby lód. Tu będzie łowienie przez całą zimę, czuję. Bo za tydzień, półtora ma przyjść znowu mrozik. Fajnie, fajne odgłosy. Jezus, tu można kurwa skoczyć na wysokość 30 metrów i spaść na lód i się nie załamie. Kiedyś byłem na Pławniowicach, ojciec był podpity, a jak podpity to wyrabiał, nie? A tam lód miał około, no nie był zbyt gruby, 5 cm do 6. My weszli na ten lód, on się poślizgnął i pierdolnął. Ja mówię, koniec, pęknie i nawet nie drgnął ten lód. A on tak grzmotnął, rozumiesz, jakby słońce. Nie, no po prostu, kto się na tym trochę zna, to wie, że trzeba omijać rzeki. No, do rzeki nikt nie włazi, tylko za kola nawet rzeczy trzeba omijać. Przy brzegu można się w ogóle zapaść w rzekach, bo tam zwykle woda opada w rzekach w zimie i to nie ma wody pod spodem, nie? Chyba się tą siekierką tu nie dokuje. Chyba się przeliczyłem. Trzeba było wziąć dłuższą. No ale jakieś może... Nic się tak nie będą brały, bo jak jest deszcz, to biorą. Zamęczę się troszkę. To się tutaj te krasne piórki biegną. Może. O, już się przebiłem. O 10 cm prawie. No. Grubszy niż tam, dużo grubszy niż tam. O, jest woda. Do 10 cm ta siekierka przybije, głębiej już nie, bo się wali ręką w lód. Najlepiej pierśnią. Mam pierśnię, ale pierśnia to jest do bardzo grubego lodu. Takiego powyżej 12 cm. Kiedyś na Bieżnie, albo na Sławniowicach byłem, to lód miał 24 cm, jeśli zmierzyli. To tam można wjechać czołgiem. Bo lód jak leży na wodzie, to jest nie do złamania już w zasadzie przy takiej grubości jest nie do złamania pod autem. Jak jest pod spodem woda, nie? Bo są miejsca, gdzie jest na przykład woda. No po prostu nie ma wody. O! Berguba mi pod lód wleciał. O, ale będę teraz marznął. To co ja to zrobiłem ręką? Przecież mamy urządzenie. Zaraz go majtek sobie włożę. Tam tu jest lód dużo grubszy niż tu. Jakieś 3 cm. Zaraz zobaczymy, ile on ma. 10, 11 cm, tam miał 8. Tak mówiłem, 3 cm więcej.
11 centymetrów maluchem można śmigać po całym zatoce. Po zatoce, bo tam na jeziorze to już nie. A tam jest sama woda na lodzie, to mi się wydaje, że kilometr dalej, pół kilometra dalej to w ogóle rady nie będzie. Tam wieje, tu jest tak fajnie przytulnie. Tu leszczy nie będzie na 100%, chyba że jakieś maluchy. Płotka, może krasnopiórka, okonek. Też nie za duży, chociaż może i duży wziąć. Jeśli są tu małe krasnopiórki, małe płotki, to i duży okoń tu może przytulnić. Łatwy łup. Ale fajnie. I się sprawdza tak. Staje się. Robi tak. O, lekko woda. Woda tak lekko paluje, czyli to jest tak zwany lód dla człowieka, jest nie dla samochodu. On się ugina, jest elastyczny, ponieważ jest odwilż. Jest powyżej zera. Jakby był mróz, to by nawet woda nie drgnęła, nie? Ja tu mam. Korzeń. Cicho tam ptaki, nie straszcie mnie. Korzeń jakby się zerwał. Tu nie jest głęboko. Tu ja podejrzewam jest około 3 metrów. 3,5. To jakby się nawet zerwał, co jest oczywiście niemożliwe. Czy można się jeszcze od dna odbić? Sznura nie wziąłem. Ale piękna dziura. Jaki to jest cudowny widok. O. Dziureczka. I lodzik tam taki jest. Nawet fajny, nie jest biały. Czyli jest mocny. A jak mówię, do 1 stycznia jakby trzyma, tu będzie lód, to już potem będzie całą zimę, bo mają przyjść mroziki. Zestawik. Jedziemy.